Egzaminy do szkół filmowych od zawsze budzą wiele emocji i każda osoba, która chociaż raz doświadczyła procesu rekrutacji na własnej skórze, przyzna, że jest to bardzo specyficzne, czasem stresujące, ale na koniec dnia interesujące doświadczenie. Dzisiaj porozmawiajmy o tym, jak pandemia koronawirusa wpłynęła na ogólne zasady rekrutacji do łódzkiej szkoły filmowej, które będą dotyczyły większości kandydatów na studia stacjonarne, a później omówimy każdy z kierunków z osobna, bo są po prostu drobne rzeczy, na które warto zwrócić uwagę i wierzcie mi, nie chcecie ich przegapić, dlatego będzie po prostu tablica z timecodami i przeskoczycie sobie do interesującego was kierunku. Ten materiał stanowi część całej serii, więc jeśli wybieracie się do szkoły filmowej, koniecznie obczajcie poprzednie odcinki, a także subskrybujcie kanał Popcornerd, ponieważ w najbliższym czasie pojawią się nowe materiały o tym, jak wybrać kierunek, jak wybrać szkołę filmową, a także porozmawiamy o poszczególnych kierunkach. Na pewno jedną z największych strat, jeśli chodzi o sytuację z koronawirusem, to to, że w tym roku w szkole filmowej nie odbywają się żadne dni otwarte, więc jeśli chcieliśmy odwiedzić szkołę filmową, pogadać z profesorami, pogadać ze studentami i zobaczyć w ogóle, jak to wszystko wygląda, no to niestety nie będziecie mieli okazji. Na szczęście, jak wiecie z mojego poprzedniego filmu, w szkole filmowej odbywają się także bezpośrednie konsultacje z profesorami i szczęśliwie część kierunków zdecydowała się przeprowadzić je w formie online, więc jednocześnie można i zadawać pytania na temat samego egzaminu w przypadku niektórych kierunków, a w przypadku niektórych kierunków można nawet indywidualnie konsultować swoją teczkę prac. W tym momencie nie ma możliwości konsultacji na fotografii, sztuce operatorskiej oraz aktorstwie, ale przyznam szczerze, że nie do końca rozumiem te decyzje, a na pewno nie przemawia do mnie argumentacja, że przecież w takich spotkaniach chodzi przede wszystkim o to, żeby bezpośrednio skonfrontować się z kandydatami i spojrzeć na to, jak wyglądają ich prace, ponieważ inne kierunki w jakiś sposób były w stanie się zaadaptować do tego. Wydaje mi się, że kandydaci tych kierunków doceniliby, gdyby chociaż ktoś przez 10 minut mógł poświęcić czas i porozmawiać z nimi chociażby o wyborze tekstów czy wyborze zdjęć, nad którym się zastanawiają. Oczywiście nie ma co się załamywać i gorąco zachęcam tegorocznych kandydatów do tego, żeby wzięli sprawy w swoje ręce i wykonali jakiś research, chociażby szukając kontaktu do absolwentów szkoły filmowej bądź aktualnych studentów za pośrednictwem różnych grup na Facebooku, jak chociażby współpraca z filmówką bądź samopomoc filmowa. Zanim zadacie jakieś pytanie, warto skorzystać z opcji lubki, bo wierzcie mi, takie pytania o szkołę filmową pojawiają się bardzo regularnie, dlatego też jest szansa na to, że już odpowiedź na pytanie, które was nurtuje, już jest gdzieś w internecie i wystarczy po prostu dobrze poszukać. Na szczęście w szkole filmowej są kierunki i wydziały, w których pomyślano i udostępniono kandydatom możliwość uczestnictwa w konsultacjach online, gdzie albo jeden na jeden będziemy mieli okazję porozmawiać z jakimś profesorem, albo po prostu będziemy uczestniczyli w jakiejś tam wideokonferencji z całą masą innych kandydatów. Bardzo dobrym pomysłem było utworzenie specjalnej grupy na Facebooku dla kandydatów na scenariopisarstwo i tam ludzie mogą zadawać swoje pytania. Żałuję, że to rozwiązanie nie jest także wprowadzone na innych kierunkach, bo moim zdaniem sprawdza się bardzo dobrze, oceniając szczególnie te rozmowy, które się tam odbywają. Jedną z najciekawszych nowości, jeśli chodzi o rekrutację na poszczególne kierunki, jest konieczność przygotowania tak zwanej autoprezentacji filmowej, czyli takiego monologu, w którym opowiadamy, dlaczego w ogóle składamy do łódzkiej szkoły filmowej, jakie są nasze motywacje, jakie filmy lubimy, ale właśnie warto mieć się na baczności, ponieważ każdy kierunek rządzi się innymi zasadami. Na niektórych kierunkach na przykład musi być to jedno długie, ciągłe ujęcie, na innych kierunkach nie ma najmniejszego problemu, jeśli jest to zmontowane. I poszczególne też kierunki mają zupełnie inne oczekiwania odnośnie treści, a także długości trwania takich materiałów, także warto na to zwrócić uwagę. Zwykle egzaminy na studia w trybie dziennym odbywają się pod koniec czerwca i na początku lipca, natomiast z oczywistych powodów większość z nich została przeniesiona na wrzesień i do tej pory nie jest wiadome, jak do końca będą wyglądały te egzaminy i wchodzi opcja zarówno, że będą odbywały się całkowicie na odległość, ale też może pojawi się możliwość osobistego uczestnictwa kandydatów, dlatego warto śledzić informacje na stronie internetowej szkoły, a także oczywiście pewnie kandydaci, którzy przejdą już do dalszych etapów, będą indywidualnie informowani. Na początku oczywiście musimy zapisać się na samą rekrutację i robimy to za pośrednictwem systemu IRK.
I w tym systemie będziemy musieli załączyć i wypełnić kilka dokumentów. Pierwszym dokumentem jest życiorys, zwany także kwestionariuszem osobowym. I tak jak wspomniałem, są różnice pomiędzy poszczególnymi kierunkami, nawet są osobne dokumenty z innego miejsca do pobrania. Natomiast nie zmienia faktu, no, że większość podstawowych informacji po prostu trzeba wypełnić, żeby wiedzieli, kto kandyduje na te studia. Niezbędny oczywiście będzie także skan świadectwa maturalnego, jeśli zdawaliśmy maturę kilka lat temu. Chyba że jesteśmy tegorocznymi maturzystami, no to oczywiście będzie to do dołączenia później. Wśród dokumentów, które należy przygotować, jest także dowód opłaty za proces rekrutacji. Na większości kierunków wynosi 150 zł, czyli no dosyć niemało, za wyjątkiem organizacji produkcji filmowej, więc jeśli mamy tam ciasny budżet, to możemy iść na produkcję. Zaraz zresztą o pieniądzach porozmawiamy, ale jeszcze też warto wiedzieć, że jeśli jesteśmy cudzoziemcami, no to należy zamieścić certyfikat potwierdzający nasze zdolności językowe, przynajmniej na poziomie C1, na niektóre wybrane kierunki, z tego co pamiętam, scenariopisarstwo i aktorstwo, co jest uzasadnione, biorąc pod uwagę, że tam jednak mimo wszystko ta znajomość języka jest bardziej przydatna, no bo na przykład obcokrajowcy na reżyserii czy operatorce bardzo często porozumiewają się w języku angielskim i nikt nie ma z tym problemu. Jeśli chodzi o te pieniądze, bo wiem, że pieniądze są dla wszystkich bardzo interesujące, no to słuchajcie, nawet jeśli bardzo duża część etapów odbywa się za pośrednictwem w tym roku internetu, to mimo wszystko należy zabezpieczyć się finansowo, ponieważ może się okazać, że będziemy musieli kilkukrotnie przyjechać do Łodzi, no i też warto po prostu mieć jakieś zaplecze finansowe, aby móc to zrealizować. Poza samą tą opłatą egzaminacyjną, o której powiedziałem, dochodzi jeszcze konieczność dojazdu, często noclegu. Na szczęście jest możliwość zarezerwowania noclegu w akademiku szkoły filmowej, dlatego miejcie to też na uwadze. Oczywiście do tego wszystkiego dochodzi jeszcze wyżywienie, transport komunikacją miejską. Jeśli będziecie mieli przyjemność kogoś poznać i będziecie chcieli wybrać się z tą osobą na piwo, no to wiadomo, że też trzeba wliczyć to w koszty. Natomiast też warto pamiętać, że na niektóre kierunki samo skompletowanie teczki prac własnych jest bardzo kosztowne. Niektóre kierunki owszem chcą, żeby dostarczać materiały wyłącznie w wersji cyfrowej, ale niektóre kierunki mimo wszystko preferują na przykład wywołane zdjęcia, bądź filmy nagrane na płycie, bądź na pendrive'ach, co też należy mieć na uwadze, bo to wszystko są pieniądze, więc taka teczka prac własnych może nawet kosztować nas kilkadziesiąt, a nawet ponad 100 zł. W tym materiale rozmawiamy o samym procesie rekrutacji, więc jeśli interesuje Was zawartość teczki prac własnych, no to albo przeczytajcie na stronie internetowej, do czego gorąco zawsze Was zachęcam, albo poczekajcie na jeden z kolejnych odcinków serii, ponieważ będę po prostu po kolei omawiał oczekiwania od kandydatów na poszczególne kierunki. Jeśli podoba Wam się ten filmik, pamiętajcie o tym, żeby zostawić pod nim lajka, ponieważ w ten sposób pomagacie mi w rozwoju kanału. Dobra, słuchajcie, teraz porozmawiamy o poszczególnych kierunkach, także jeśli interesuje Was konkretne, no to tutaj macie timecody z nazwą kierunku, także po prostu od razu przeskoczcie do tego, który Was najbardziej interesuje. Jeśli chodzi o scenariopisarstwo, egzaminy będą odbywały się we wrześniu. Wprawdzie nie ma możliwości bezpośrednich konsultacji, ale właśnie powstała ta fajna grupa na Facebooku. Macie link w opisie, więc możecie sobie od razu ją obczaić. Jeśli sytuacja epidemiologiczna się poprawi, katedra scenariopisarstwa nie wyklucza możliwości organizacji bezpośrednich, osobistych konsultacji na żywo. Natomiast warto po prostu śledzić stronę internetową, czy nie pojawiły się takie informacje. Wszystkie dokumenty, teczka prac własnych jest składana w tym roku w formie cyfrowej, ale jeśli ktoś ma pilne pytania, to też za pośrednictwem maila można je zadać. Termin złożenia swojej kandydatury to 10 lipca, a wszystkie inne terminy związane z egzaminami widzicie na ekranie. Jeśli chodzi o aktorstwo, no to jak wiecie, jest to kierunek, który cieszy się bardzo dużym zainteresowaniem. Ilość kandydatów na jedno miejsce jest naprawdę ogromna. No i niestety, mimo iż zwykle konsultacje odbywają się bardzo często, no to żałuję, że w tym roku nie ma żadnej możliwości skonsultowania wybranych tekstów, chociażby w formie online. Moim zdaniem byłoby to bardzo wartościowe dla kandydatów, no ale nie zmienia faktu, że musicie pamiętać, że termin składania wszystkich dokumentów przypada w tym roku na 30 czerwca, dlatego warto się spieszyć, a egzaminy odbędą się we wrześniu. Są wieloetapowe i trwają kilka dni i biorąc pod uwagę specyfikę pracy aktora, no sam ten proces rekrutacji zapewne będzie musiał
musiał wyglądać inaczej niż w poprzednich latach, w dużym stopniu zawsze były oparte na bezpośredniej interakcji pomiędzy profesorami a kandydatami, a także między samymi kandydatami. Dlatego jestem bardzo ciekaw, jak to będzie zaadaptowane. Jeśli chodzi o reżyserię, termin składania prac przypada w tym roku na 24 lipca, natomiast nie ma jeszcze informacji na temat tego, w jaki sposób należy dostarczać teczkę prac własnych. Idę o zakład, że będzie możliwość dostarczania tego w formie cyfrowej, natomiast nie zmienia to faktu, że należy śledzić informacje i komunikaty na oficjalnej stronie internetowej wydziału, na której też podane są terminy możliwości konsultacji swoich prac online i spotkania z profesorami. I na szczęście jest możliwość nawet ponownej konsultacji, no tylko po prostu musimy się załapać na któryś z tych terminów. Ważne w tym jest to, iż szkoła filmowa bardzo wyraźnie te informacje zaznacza, że nie chodzi tutaj o możliwość zapytania, jak będą wyglądały egzaminy i na czym dokładnie polegają, tylko właśnie chodzi o te konsultacje prac własnych. I żałuję, że nie odbywa się chociaż jedna czy dwie wideokonferencje, gdzie można byłoby właśnie zapytać o samą formę tego egzaminu. Co prawda informacje na stronie internetowej szkoły są no dosyć wyraźne, ale mimo wszystko, no jeśli ktoś nie uczestniczył w tych egzaminach, no to może mieć jakieś dodatkowe pytania, dlatego zachęcam was do tego, żebyście szukali ich na własną rękę. Egzamin na reżyserię jest nie tylko złożony i wieloetapowy, ale wymaga bezpośredniej pracy kandydatów z innymi osobami przy użyciu infrastruktury szkolnej, dlatego też należy się spodziewać, że ten egzamin tegoroczny może nieco różnić się formą od poprzednich lat, bądź po prostu być w formie uproszczonej. Jeśli ktoś lubi właśnie popracować nad swoją teczką prac własnych i przygotować się do egzaminów, no to ucieszy was informacja, że montaż filmowy ma bardzo późny deadline, bo 21 sierpnia. Konsultacje na szczęście będą odbywały się online, są jeszcze dwa terminy w czerwcu i lipcu, natomiast żeby w nich uczestniczyć, należy wysłać prośbę do katedry, aby przesłali nam link do spotkania Google Meet przynajmniej na 3 dni przed rozpoczęciem konsultacji. Póki co jeszcze w tym momencie nie ma żadnej informacji, w jakiej formie mamy dostarczać teczkę prac własnych, czy to w wersji fizycznej czy cyfrowej, natomiast warto śledzić po prostu komunikaty na stronie kierunku. Jeśli wybieracie się na sztukę operatorską, no to macie czas na złożenie dokumentów do 30 czerwca. Zwróćcie jednak uwagę, że na stronie szkoły znajduje się osobny plik z harmonogramem egzaminów, które same w sobie są no, dosyć złożone i też będą wymagały prawdopodobnie waszego osobistego uczestnictwa, jeśli dostaniecie się do późniejszych etapów. Teczka prac własnych, a także zadania, które odbywają się w drugim etapie, wysyłane są w formie cyfrowej na indywidualnie wygenerowany i podany przez szkołę dla każdego z kandydatów link. Rozmowa z kandydatami na drugim etapie również będzie odbywać się online, natomiast jeśli chodzi już o osoby, które przejdą na trzeci etap, no to jeśli sytuacja epidemiologiczna na to pozwoli, wszystkie zadania, a także właśnie rozmowy będą odbywały się już na terenie uczelni. Myślę, że nie ma co się martwić, jeśli już ktoś przejdzie do tego etapu, no to zostanie po prostu poinformowany przez uczelnię o tym, jak i kiedy będzie odbywał się kolejny etap. Natomiast jest to, no nie ukrywam, dla mnie bardzo rozczarowujące, że na operatorkę nie można w tym roku konsultować swojej teczki prac własnych. Dlatego też gorąco zachęcam was do tego researchu, żeby to, że szkoła nic dla was nie przygotowała, nie było jakby usprawiedliwieniem do tego, żebyście wy nie byli przygotowani i koniecznie popytajcie wśród swoich znajomych, czy właśnie na różnych grupach i koniecznie subskrybujcie kanał Popcornerd, ponieważ będzie też specjalny odcinek poświęcony właśnie tym studiom. Jeżeli wybieracie się na fotografię, macie czas na zgłoszenie swojej kandydatury do 30 czerwca, natomiast jeśli chodzi o dosyłanie teczki prac własnych, na szczęście jest troszkę więcej czasu, ponieważ możecie to robić do 26 sierpnia. Wysyłacie swoje prace w formie cyfrowej na specjalnie wygenerowany w systemie IRK adres mailowy, natomiast jest to dla mnie po raz kolejny rozczarowujący, że nie odbywają się żadne konsultacje na ten kierunek, dlatego też zachęcam was do tego, żebyście po prostu popytali wśród studentów fotografii, którzy są bardzo często miłymi ludźmi i na pewno chętnie wam pomogą, jak powinny wyglądać właśnie te teczki prac własnych. Kandydaci na animacje i efekty specjalne mają czas na rejestrację swojej kandydatury do 30 czerwca, natomiast jeśli chodzi o wysyłanie teczki prac własnych, jest trochę więcej czasu, bo do 24 lipca. Drugi etap będzie odbywał się przez internet od 10 do 14 sierpnia i do 17 sierpnia otrzymać
macie informacje o tym, czy trzeci etap, zakładając oczywiście, że do niego przejdziecie, odbywa się również za pośrednictwem internetu i różnych platform, czy będziecie musieli pojawić się osobiście w szkole filmowej. W zależności od tego, czy egzaminy odbywają się online, czy na żywo, będzie inny termin, dlatego warto też zwrócić na to uwagę i sobie po prostu zarezerwować oba te terminy, żeby się nie okazało, że na przykład jesteście na wakacjach. I w końcu przechodzimy do organizacji produkcji filmowej i telewizyjnej, na której też studiowałem poza scenariopisarstwem. No i termin złożenia dokumentów tutaj przypada na 14 sierpnia, także macie sporo czasu, ale dla odmiany, ponieważ zwykle egzaminy odbywają się jednoetapowo, tutaj będą dwa etapy. I pierwszy etap, czyli rozmowa z kandydatami, będzie odbywała się online, a osoby, które dostaną się do drugiego etapu w zależności od sytuacji epidemiologicznej, albo też będą uczestniczyły w drugim etapie za pośrednictwem internetu, albo będą musiały pojawić się w szkole filmowej. Jeśli chodzi o konsultacje, na szczęście na produkcję odbywają się online. Co prawda były trzy terminy i jeszcze został tylko jeden, 17 czerwca o godzinie 15, dlatego pamiętajcie, żeby go nie przegapić, ale jest szansa, jeśli tak się dowiedziałem, że jeśli będzie duże zainteresowanie tym kierunkiem, no to też pojawi się dodatkowy termin, ale nie jest to pewna rzecz, dlatego koniecznie zakreślcie sobie tę datę 17 czerwca, żeby jej nie przegapić. Podsumowując, jestem bardzo ciekaw, jak tegoroczne egzaminy naprawdę w praktyce będą wyglądały, szczególnie właśnie na aktorstwo, czy reżyserię i sztukę operatorską, ponieważ no bardzo często są to, no jednak mimo wszystko, konkretne ćwiczenia, które należy wykonywać przy interakcji z drugim człowiekiem. I jestem bardzo ciekaw waszych opinii. Mam nadzieję, że ten filmik wam pomoże. Jeśli wybieracie się do szkoły filmowej, koniecznie dajcie znać w komentarzu, na jaki kierunek. Może macie jakieś pytania odnośnie wybranych kierunków, albo właśnie nie wiecie, jaki kierunek wybrać, to koniecznie dajcie znać w komentarzu. Postaram się odpowiedzieć albo w jednym z najbliższych materiałów Q&A, które planuję odnośnie szkoły filmowej, albo w dedykowanym materiale dla każdego z kierunków. Także zachęcam was serdecznie do zalajkowania tego filmu, ponieważ w ten sposób pomagacie mi w rozwoju, a także subskrypcji kanału Popcorn Nerd. Dzięki serdecznie za oglądanie, ja nazywam się Karol Gajos, jestem nerdem, ale jestem z tego dumny. Do zobaczenia w kinie, pa pa!